Jakie znaczenie ma słowo pokój? Dwa są podstawowe. Pomieszczenie i brak wojny. Ten termin odnosi się jednak do czegoś większego. I choćby z tego powodu tak często pojawia się w Biblii i podczas naszych nabożeństw. Witajcie, siostry i bracia, w pierwszy dzień października. Cieszę się, że możemy Was gościć we Wrocławiu, choćby wirtualnie. Mówię o pokoju, ponieważ dzisiejsze wersety z Biblią na co dzień odnoszą się właśnie do pokoju. Spójrzmy najpierw na werset z Nowego Testamentu. W liście Jakuba w 3 rozdziale, w 18 wersecie, według tłumaczenia Biblii Ekumenicznej czytamy: owoc zaś sprawiedliwości jest siany w pokoju dla tych, którzy krzewią pokój. I w przypadku tego wersetu w różnych tłumaczeniach możemy zobaczyć różne warianty. W jednym owoc sprawiedliwości, tak jak czytaliśmy, jest siany w pokoju dla tych, którzy krzewią pokój, a w innych owoc sprawiedliwości jest siany przez tych, którzy pokój czynią. Tłumaczenie o takim wydźwięku znajdziemy w Biblii Warszawskiej czy Biblii Tysiąclecia. Sądzę jednak, że wariant Biblii Ekumenicznej, ten, który jest zawarty w naszych książeczkach, jest tym, który lepiej oddaje treść. Jakub pisał do skłóconej wspólnoty, kładł nacisk na sposób postępowania, na konsekwencje życia w Bożej miłości. Jeżeli przyjmiemy to tłumaczenie, to wtedy owoc sprawiedliwości staje się czymś osiągalnym dla tych, którzy czynią pokój. Co jednak oznacza czynić pokój? I dzisiejszy starotestamentowy tekst to fragment z krótkiej wyroczni proroka Jeremiasza. Jeremiasza, nie Izajasza. Ten fragment znajduje się w 9 rozdziale, 23 wersecie. Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi. Cała wyrocznia mówi o tym, w czym nie szukać źródła dumy, czyli by się nie chlubić mądrością, mocą czy bogactwem, ale żeby chlubić się innym rodzajem wiedzy. Wiedzy, że Bóg jest tym, który jest miłosierny, sprawiedliwy i daje prawo. To ciekawa myśl i dzisiaj, bo te pierwsze rzeczy często są podstawą samooceny. Poprzez nie mierzymy swój i innych sukces. Czy to oznacza, że mamy gardzić mądrością, nie posiadać żadnej władzy czy wyrzekać się pieniędzy? Nie, ale Jeremiasz wskazuje na to, że te rzeczy są wtórne, drugorzędne. Ważniejsze jest rozumienie, że Bóg nie objawia się we władzy czy pieniądzach, ale w naszych relacjach do innych ludzi. A tym przecież są miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość. Te rzeczy miały stać po stronie lepszego, sprawiedliwszego świata, takiego, w którym byłoby więcej pokoju, więcej przestrzeni do bycia sobą dla wszystkich. A tym właśnie jest pokój, przestrzenią, w której możemy wyrażać siebie, przestrzenią, w której każdy może wzrastać, nie tylko mądry, wpływowy czy bogaty. Cóż, Jeremiasz, jak można się domyślać, nie był popularny pośród wpływowych ludzi jego czasów. Ten głos nie przebił się do świadomości, nie przekuł się w zmiany i Juda pomału chyliła się ku upadkowi, aż została zniszczona przez Babilończyków. Zastanawiam się dzisiaj, na ile jeszcze umiemy budować pokój, a na ile utożsamiliśmy Boga z tymi trzema rzeczami, którymi Jeremiasz każe się nie chlubić. Na ile jesteśmy w stanie zobaczyć, że bliskość Boga poczujemy w miłosierdziu do drugiego człowieka, w sprawiedliwości, która szanuje Jego podmiotowość, w pokoju, który jest czymś więcej niż tylko brakiem wojny, w pokoju, który jest przestrzenią do wzrastania, do wyrażania siebie, do zadawania pytań, do szukania odpowiedzi, do gubienia się i odnajdywania na nowo, w pokoju, który jest niezbędną częścią chrześcijaństwa. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Zostańcie z Bogiem.